witamy serdecznie wszystkich kolegów, koleżanki, hodowców gębi pocztowych, rasowych, jak i z obiegu zdrobnego. Dzisiaj przejdziemy do naszego gołębnika i pokażemy, co teraz robimy, bo jeszcze nie mamy gołębi sparowanych. Gołębie są jeszcze przed parowaniem, samczyki są rozdzielone, samiczki są rozdzielone. Dzisiaj pokażę wam, jak karmimy gołębie. Tutaj mamy taki nasz własny produkt, taką totalną dezynfekcję. Karma jest umieszana. Wsypujemy łyżeczkę, wiaderko ustawimy, wymieszamy. Dobrze. Karma jeszcze nie jest. Nie jest aż taka biedna, nie jest aż taka bogata, musimy karmy. Wymieszamy z totalną dezynfekcją. Jest to produkt naturalny, składający się z 12 ziół. 12 ziół, 4 warzyw. Ja teraz przejdę po mój kubeczek, moją miarkę. Moja żona w międzyczasie nakręci wam gołąbki. Są samczyki. Samczyki są. Są w swoich celach, mają pozajmowane swoje cele. Na podłodze w chwili obecnej leży papier, później są ruszta, a te jest założone, żeby było bardziej teraz bardziej wygodnie mi do sprzątania, bo papier wezmę, wyciągnę i jest sprzątany. Założę świeżo i teraz zagarniemy nasze gołąbki. Zawsze karmimy na pełnym krycie. Teraz karmimy tak jak kiedyś karmiliśmy, ponieważ u nas pełne krycie się nie sprawdza. Dostają swoją miarkę. Na razie karmimy raz dziennie. Miarka to jest na cały dzień dla tych gołąbków. Taka miareczka niecała, mam wyliczone, tak można powiedzieć. Jak wcześniej było. Miarka na 20 gołębi. Do pierwszego zapałem lepszego. Gołąbki wyglądają tak. Wyrywa się, bo jest głodny. Skrzydełka gołąbki wyglądają tak. Widać ten taki puderek, jak będzie, nie wiem, czy to będzie widać na kamerze, ale takie przebarwienie, czyli tak. Pójdź go, bo nie zdąży zjeść. Samce siedzą w swoich celach. Najpierw samczyki wchodzą, zajmują swoje cele. Teraz są odwracane, bo mam akurat takie gniazda, są odwracane, także może siedzieć na swojej półce lub zamykamy gniazda tak, jak to na przykład jedno, drugie, trzecie gniazdo wygląda. Chodziło o to, żeby gołębie się dobrze zapoznały ze swoimi celami. W momencie, gdy zaczynamy parować, odwracamy wszystkie cele, zostawiamy półki. Jak chcemy, parujemy, samiczki wkładamy do celi, samczyki już mają swoje cele obrane. Zamykamy, samiczki siedzą tam przeważnie cały dzień i całą noc. Na drugi dzień otwieramy, samczyki wchodzą, one już są zazwyczaj sparowane, także nie ma jakiegoś utrudnienia u nas w parowaniu. Rzadko się zdarza, żeby gołębie pozmieniały sobie cele. Ponieważ mają swoje cele, już siedzą tutaj dłuższy czas. Także wejdziemy teraz dalej i jeszcze raz. Nie wiem, czy
teraz przejdziemy do pań. Tam już chłopaki wszystko jest zjedzone. One teraz szukają więcej, ale już więcej nie dostają. Chyba jak będą gołębie zapaślone przed parowaniem, to samice mają problem ze zniesieniem jajek. Samczyki tak samo nie powinny być za mocno zapaślone, bo będzie problem z rozlataniem ich. Także tak to u nas wygląda w gołębnikach na chwilę, na 2 tygodnie przed parowaniem. To są nasze samczyki, które po prostu są bez pary. Także też dostaną miejsce, jest parę tych samczyków takich. Część wojlery, tu są 2 gołębie lotowane, ale nie mają na razie przeznaczenia do sparowania, bo jest samczyków więcej. To co, to ten na obiad? Nie ma żadnych obiadów z gołębi. No. Także to są samczyki. Tu część jest gołębi z rozpłodu, tu są 2 gołębie, które były lotowane wcześniej, ale to są stare, już starsze gołąbki, bo jeden jest z 12 roku, jeden jest z 10 roku, także te gołębie pójdą do gołębnika rozpłodowego. A pod spodem jest nasz kot, który pilnuje tutaj tego gołębnika przed myszami, przed różnymi rzeczami. Się tarza właśnie pod spodem. No, ale jest nauczony od najmłodszych lat, żeby nie łapać gołębi. Tak jak wcześniej już mówiliśmy, przygotowuję macerat. Zmieliłem cebulę, to jest cebulka zmielona, biała i czerwona po 0,5 kg, już zmielona jest na ten, można zobaczyć. To tą maszyną mieliłem. I teraz tak, po kolei, ocet jabłkowy wlewamy do tego, musimy go otworzyć, wlewamy do wiaderka, jeden octu najpierw. 1 litr octu jabłkowego, następnie bierzemy miód, rozpuściło fajnie wszystko, litr miodu, miodzik włożymy, to dość długi proces zmieszania, więc na chwilę przerwiemy, pomieszamy wszystko i będziemy dalej mówić, o, włożymy cały litr miodu, miód jest zniżka od kolegi takiego naszego serdecznego, który nam robi miody. Najpierw wymieszamy jedną część, za chwilę wymieszamy drugą część. Wymieszaliśmy litr octu jabłkowego, rozpuściliśmy miód. Teraz dolejemy następny litr, położymy łyżkę. Oczywiście żona będzie mi za chwilę zła, żeby się stroje kleił, ale dolewamy następny litr octu jabłkowego. O, to już mamy cały ocet jabłkowy. I teraz po kolei wsypujemy 200 gram, to akurat jest 300 gram oregano. Ale wsypiemy 200 gram oregano do środka. O, stówkę zostawimy. Wsypiemy 200 gram pokrzywy. Otworzymy 200 gram pokrzywy. O, tak może delikatnie. 250 się nam wsypało, a to też nie przeszkadza. To odłożymy. I teraz dołożymy do tego cebulkę zmieloną już. Delikatnie trzeba układać to. Dołożymy cebulkę zmieloną. Dołożymy i zaczynamy lekko mieszać. Mieszamy delikatnie. Aż nam wszystko zamoczy, ładnie wymiesza. To jest długi proces też taki, ale później są efekty. Trzeba pomieszać troszeczkę. Ładnie zacznie wpić, zrobi się takie nam gęstawe. No już ładnie nam linka. Już się zaczyna robić. Trochę naciągnęło, także staje nam taki macerat fajny. Muszę oczywiście wymieszać jeszcze lepiej.
chwilę zostawimy, niech to sobie leży. Do tego dosypiemy czosnku, buraczek, marchewkę. O, marchewka jest zmielona, jest 200 gram marchewki, dosypiemy marchewkę. Dosypujemy chrzanu. Chrzanu też jest 200 gram. Wymieszamy to. W międzyczasie ja będę mówił, a niech to się ładnie namięknie. Żona, moja małżonka to zrobi. O, to marchewka jest chrzan. Niech się ładnie to zmięknie trochę. Ok, niech to namięka. Ja w międzyczasie będę mówił. Teraz buraczka otworzę tutaj. Otworzę buraczka. Otworzę sok z czarnego bzu. O. Muszę to otworzyć. 200 ml odmierzę. Jeszcze się przeleje, lekko to się nic nie stanie. 200 ml soku czarnego bzu. O. I teraz przejdę tam, mam buraka otworzonego. Połowę zaleję. Buraczka, czyli 150 ml. O, połowę wlewam tu soku z czarnego bzu. Zalałem buraczka. Buraczek niech się lekko namięknie, wymieszam go. Wymieszam buraczek z sokiem z czarnego bzu, żeby po prostu już nie wsypywać tego pyłu. O, dolewam buraczek. Rozmieszane z sokiem czarnego bzu. Ładnie pachnie, można samemu posmakować. Tu akurat u nas jest skrót zamiast buraków zwykłych marki, z których mamy suszę. Robimy to z suszu. Ok. Czosnek mamy. Burak mamy, czosnek mamy. Czosnek też sypaliśmy. W międzyczasie czosnek jest sypany. Trzeba dobrze mieszać, dobrze. Trzeba wymieszać to. Ładnie wymieszać, bo tu cały czas się będzie... Wygląda jak kupa. Wygląda, że można to posmakować, ale... Można to blenderem teraz już było zrobić, ale... Może nie będę wyciągał, będę musiał go myć później, a tak to... Tak to no już nie... masz co myć. Tak maszynkę nie... musisz umyć. Mniej rzeczy. Deskę, stół. Ale to widzisz, źle serca wkładasz i miłości, to będzie lepiej działało. Tak. Musisz łyżką po brzegach przejść, bo jeszcze tu masz. No. Najlepiej mieć przez takie wiaderko, bo wtedy widać wszystko. Ale gdzie miska, to też nie przeszkadza. Trzeba nie mógł jej przykryć. Mamy gotowy macerat, taki zrobiony już. Ocet jest tu konserwantem. I zostawiamy to. Można posmakować. Słodko kwaśne. No musi być słodko kwaśne. Można to posmakować. Później zakrywamy pokryweczką. Zakrywamy pokrywką. I tak przez 2-3 dni, chociaż to przemieszać. Zamknąć później we wiaderku. I tam po tygodniu, po, no tydzień, półtorej tygodnia, żeby to najlepiej do 2 tygodni poczekać. Niech to sobie leży. Leży zamknięte i później można dać to, powkładać w słoiki. No, powkłada się to w słoiki. Tak to jest taki macerat zrobiony. No i później mówię, zależy kto jak stosuje. Ja przy młodych stosuję na przykład to
2-3 razy w tygodniu. Patrzę, jak się młody rozwijają. Daję taką łyżkę, można powiedzieć stołową na 3 kg karmy, na 2 kg. Patrzę, jak to po prostu, jaka jest konsystencja w tym. No na karmę, jak wiadomo, o czym mówię, żeby to było takie lekko wilgotne. I tym później przez cały, można powiedzieć, cały sezon, cały okres lęgów i cały okres lotów, aż prawie, że do samego pierzenia mi to wystarczy. No to po łyżce na 2-3 kg karmy, 2-3 razy w tygodniu. W trakcie sezonu lotowego to przeważnie robię poniedziałek i wtorek, jak daję karmę lekkostrawną. No i tak to się odbywa. Taki gotowy macerat jest zrobiony. O, można go samemu posmakować. Nic się nie stanie, człowiek będzie zdrowszy. Tam jest marchew, buraczek, chrzan, pokrzywa, oregano, 2 litry octu jabłkowego, tak jak mówiłem wcześniej, sok z czarnego bzu, witamina C, czegoś nie zmieniłem, cebula. Pół kilograma cebuli czerwonej, pół kilograma cebuli białej zmiksowanej jest. Jak jeszcze czegoś nie wymieniłem, to trudno. Powiem, lepiej przeczytam to z kartki. O. Na pewno jest tak, 200 ml soku z czarnego bzu, 2 litry octu jabłkowego, litr miodu, akurat ja mam zniżka, także dałem zniżka, 200 g oregano, 200 g pokrzywy, 200 g jest buraka czerwonego mielonego, zalałem go po części sokiem z czarnego bzu, żeby nie musiał tak, żeby nie pylił mi. 200 g akurat dałem czosnku zmielonego. Nie miałem, miałem zwykły czosnek, ale po prostu jestem bardziej wygodny, więc zrobiłem ze zmielonego czosnku. 200 gram.